Uczniowie klas pierwszych Europejskiego Gimnazjum Językowego uczestniczyli w warsztatach Akademii Uczniowskiej pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzonych z zakresu biologii i matematyki przez panią dr Beatę Morkę-Malicką i panią wicedyrektor Agnieszkę Stępień, klasa pierwsza LB brała udział w projekcie Matematyka Reaktywacja pod patronatem Politechniki Wrocławskiej, prowadzonym przez panią wicedyrektor Agnieszkę Stępień i panią magister Beatę Opałkę. No to brawa, muszę mieć w końcu. Odbył się również konkurs na plakat o liczbie pi, zorganizowany przez panią Kamilę Gawrońską, którego zwycięzcą jest koleżanka z mojej klasy, Paulina Lenart z klasy drugiej LB. Nasi koledzy brali udział w wielu konkursach i olimpiadach z przedmiotów ścisłych, międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR, konkursie MATMIX, konkursach informatycznych BUBR, Dialnet Masters i szkolnym konkursie fizycznym. Największe osiągnięcia to tytuł finalisty dla Weroniki Snyder w trzecim mazowieckim konkursie wiedzy astronomicznej. Wielkie brawa. Oto nasza Weronika. Oraz wyróżnienia dla Jagody Jędrzejewskiej, Katarzyny Kuhn, Pauli Dudeli, Marty Lesisz z klasy 3 HF w konkursie informatycznym Zabytki Radomia Kościół Świętego Wacława w Radomiu. Brawo. Oraz dla Katarzyny Starek, Zuzanny Brzeskiej, Patrycji Woźniak, Klaudii Kroczewskiej, Jakuba Grządeli z klasy 2 HB w konkursie informatycznym Zabytki Mazowsza, Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu. A teraz wszystkie osoby, które wyczytaliśmy, prosimy tutaj na scenę i podziękujemy im wspólnie za wygrany konkurs. Paulina Lenart. Patrycja Woźniak. Zuzanna Brzeska. Katarzyna Starek.
Grządziela. No to chodniki jedne. Klaudia Kloczewska. Humaniści powinni dbać o poprawną ortografię, dlatego został zorganizowany w naszej szkole konkurs ortograficzny Biuro Dyrektora Szkoły. Oto zwycięzcy, których zapraszamy na scenę. Miejsce pierwsze. Hubert Szczerbiński, 3 HP. Brawo. Miejsce drugie. Jagoda Jędrzejewska, klasa 3 HP. Miejsce trzecie, Paula Pyciarz, 1 BBI. Prosimy również na scenę opiekuna konkursu, panią magister Monikę Smolagę. Zapraszamy również panią dyrektor naszej szkoły. Gratulujemy, dziękujemy. A teraz zapraszam klasę pierwszą LB z wychowawcą panią magister Anną Łask. Pierwsza LB. Coś gdzieś, aha, to tutaj jeden konferansjer stoi. Zapraszam pierwszą uczennicę na liście, Oleną Kostkę. Ale proszę, jak bardzo proszę teraz Martynę Dobrzycką. I po raz pierwszy nie pomyliłam jej imienia, bo zawsze mówię na tak mała. Proszę. Gratuluję. Dziękuję też. Bardzo proszę, a Emilię Tyczyńską. Mateusza Kielak, zapraszam. Proszę, Mateuszu. Dziękuję serdecznie. Naszego debiutanta w roli konferencjera, Oskara Wyszkowskiego. Do pamiątkowego zdjęcia bardzo proszę całą klasę 1LB z wychowawcą, że nie całą. No, konferansjer widzę już się tutaj troszeczkę tuli. Bardzo prosimy. I dziękujemy. I dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy naszą najstarszą klasę w szkole, 2LB, z wychowawcą. Zapraszamy.
wychowawca, pani wicedyrektor Agnieszka Stępień. Hania Czabanowska. Amelia Danik. Ilona Danik. Ania Grotek. Blanka Jędrzejczyk. Lenart. Ola Łoś. Karolina Młynarczyk. Maria Ozimek. Wiktoria Pyczyńska. Hubert Pomykała, nasz konferansjer, brawa. Agatka Różańska. Ola Stępień, Agatko, Agatko, zbieraj swoje dyplomy. Ola Stępień już jest z rodzicami za granicą. Patryk Winek. O, ma swój fan klub. Ola Wiśniewska też już jest w Warszawie z rodziną. To chyba do pamiątkowego zdjęcia się ustalimy, co? Dobrze.